Nazywam się Emilia Domańska. Dzisiaj jesteśmy na treningu sekcji podnoszenia ciężarów. Zadamy pytania kilku zawodnikom. Zobaczymy, co nam odpowiedzą. Cofnijmy się może do przeszłości. W jakim wieku pan zaczynał swoją przygodę z podnoszeniem ciężarów? To jeszcze w poprzednim wieku było. 90 bodajże pierwszy rok, czyli 24 lata, jakby nie liczyć. Czy wśród swoich podopiecznych widzi pan potencjalnych mistrzów świata albo Europy? Przede wszystkim, gdy namawiam młodzież do uprawiania sportu, nie tylko ciężarowego, mówię im o tym, żeby przeżyli swoją największą przygodę w życiu, bo ja to tak uważam. Nie uważam tego za wielką karierę. Uważam przede wszystkim za przygodę, za możliwość spędzenia wolnego czasu, spożytkowania go w dobrym celu, a poza tym poprawienia swojej kondycji tężyzny sportowej. A czy widzę? Na pewno. Moim pierwszym zawodnikiem, który przyszedł na siłownię, był Jarek Daniluk. To zawodnik, na którego cały czas liczę i w niego wierzę. Jego przygoda ze sportem miała kilka zakrętów, ale tak dla mnie jako trenera teraz i biorąc pod uwagę doświadczenie zawodnicze, ciężko mnie w ciężarach zaskoczyć. Cały czas uczę ich cierpliwości i systematyczności, a to daje gwarancję sukcesu. Co gwarantuje właśnie sukces w tej dyscyplinie, w podnoszeniu ciężarów? Odrobina talentu połączona z 80% pracy, bardzo ciężkiej pracy, wręcz charówki. Bo świątek, piątek i niedziela niestety trzeba trenować, a czasami jest taki okres, że nawet dwa razy dziennie. No i dużo szczęścia. Trenujesz podnoszenie ciężarów? Podnoszenie ciężarów trenuję od 6,5 roku. Zacząłem, jak miałem 9 lat. Jak oceniasz swoją współpracę z trenerem? Moja współpraca z trenerem Robertem jest moim zdaniem bardzo dobra. Dobrze się dogadujemy z trenerem i dobra z moim zdaniem. Czy wiążesz swoją przyszłość z tą dyscypliną sportową, z podnoszeniem ciężarów? Myślę, że na pewno, tak. Jeszcze ostatnie pytanie. Co uważasz za swoje największe osiągnięcie? Największe moje osiągnięcie to, moim zdaniem, to jest pobicie rekordu Polski, który pobiłem we wrześniu na drużynowych mistrzostwach Polski drugiej ligi. I to był rekord 114 kg w wyrwaniu. Czy ciężko jest pogodzić sport z innymi obowiązkami, na przykład ze szkołą? Bardzo ciężko. Ja się uczę tak średnio, trenuję codziennie, ale tak ciężko pogodzić. A jak wygląda przeciętny trening? Dwie godziny treningu to wygląda rwanie jakieś siłowe albo techniczne i przysiady albo ciągi jakieś. Co cię najbardziej motywuje do trenowania? Czy to są osiągane wyniki? Zdecydowanie wyniki, aby być lepszym na tle siłowni. Ale też rywalizować z innymi zawodnikami. Czy masz jakiś wzór do naśladowania, jeśli chodzi o tę dyscyplinę sportową? Specjalnie nie mam, ale nie mam. Jak rodzina i znajomi reagują na twoją pasję? Motywują mnie też, żebym przychodził, trenował, bo nieraz się nie chce. Jest taki okres. Jak zaczęła się twoja przygoda z podnoszeniem ciężarów? Zaczęło się to w 5 klasie podstawówki. Nauczyciel WF-u zauważył, że wykazuje się w jakiś sposób naturalną siłą fizyczną.
i najpierw dawał mi zajęcia z pchnięcia kuli, a później troszkę z takich zapasów, czyli takiej przepychanki. I zaproponował mi, że mógłbym uprawiać podnoszenie ciężarów w Łukowie u trenera Roberta Dołęki. W ten sposób się zaczęło. Czy jest jakaś specjalna dieta, której musicie przestrzegać? Zależy od okresu, w jakim jest ciężarowiec. Jeżeli jest przed startem parę tygodni, zbija do kategorii, w której jest, to trzeba tą dietę uszczuplić w jakiś sposób, żeby nie jest za dużo, prawda? Ale nie musi być to jakaś taka rygorystyczna, ostra dieta, prawda? Jakie jest twoje szczególne osiągnięcie? Szczególne? Mierzę Polski lat 17. Dziękuję. Proszę.